Czarne Subaru, tak? Dobrze, dobrze, dziękuję ślicznie za zgłoszenie. Dobra, zanurzyłaś. Mamy tutaj zgłoszenie odnośnie długich broni na trzeciej willi od końca. Czarne Subaru, impreza. Osoby uzbrojone w broń długą. Subaru impreza, no przed chwilą mina i powiedziała, że na trzeciej willi od końca strzela do nich czarny Mercedes z broni krótkiej. Ten fornik podpłynął z lewej strony, bo... Musimy kurwa zacząć nosić jakieś pianki. O, nie, Coscort jest od tego. Już nie ustrzelę. Zobacz jaka rybka. Cie. Makrela kurwa pływa tu. Bierz w zęby. Aaaa! No kurwa ty. Nie tam żadnej rybki. Co i ucieka dalej? Tak. Na co miałem się odzywać, jak nie jestem w nic zamieszany? Kurwa no, co miałbym się odzywać? Przecież chodzi, przecież pan do mnie powiedział, jak podjeżdżałem autem przez okno, że mam wypierdalać. No tak. No to dobra, no to widzisz, i z takim gościem mogę rozmawiać. Przyszedł, powiedział o co chodzi i jest okej, tak, powiedziałem. No i już wiem, za co siedzę skuty. Za to pan siedzi skuty, za obrazy przede wszystkim. No i dobrze, i jeśli pan sprawdził pana dokumenty, przeszukamy i nie będzie pan miał nic nielegalnego, nie będzie pan poszukiwany listem gończym bądź innym poszukiwanym tutaj rzeczą, no to zostanie pan wypuszczony i dostanie pan mandat. Jaki mandat? Za obrazy, tak? Za używanie słów wulgarnych w stronę funkcjonariusza. A z tą wodą to przesada się. Nie górek nie żeby tam zjadł. O! Chyba ostra przesada. Plecak w aucie. W plecaku nic prócz magazynków, bandaży i kredek do szkoły. To co, jak to jedziemy. Tutaj poradzę. A pan dlaczego uciekał? 300-800 drzwi. Dlaczego pan uciekał? Gdyż byłem bardzo zdenerwowany co sytuacją. To zabierzcie tych panów na komendę już, żeby już tutaj nie stać. Jedna osoba niech się nim zajmie. To tam chyba policjanci, bo ja tu jestem z Pablu na Pablu. Na komendę. Zajmijcie się, bierzcie tych dwóch panów, my się zajmiemy. Dobra, jednostki tutaj na 10-800 żadnym mętlejem. Jedna jednostka zabiera dwóch zatrzymanych. Osoba, partner osoby, której płynie w tym momencie, zostaje na miejscu razem z 201 i 202. Reszta jednostek proszę się rozjechać na patrol w Silver Lake bez zbioru. Halo, co? Zwalcie pod górę. Tak, łódka tam. Tak, tak. Na przodzie, ma pan strój? Zanurkowane. Ale strój, ale... Macie strój, panowie? No tam daleko jest pan. Macie łódkę? A łódkę? Mamy łódki. Mamy łódkę. Dobra, łódkę mogę wam dać. Dam wam łódkę, czekajcie. Jest łódka. Tą kosgwardową wam dam. Przydałaby się jakaś przyczepka, kurde, żeby wozić łódkę. To byłoby dobre, ale przyczepka jest strasznie trudna. Chuj, może być nawet. Musicie szukać. Jak ty... Myślisz, że oni tu wejdą? Teraz jebnie. Wejdą, kamieniami. Ma, a może przeskoczą, ale nie wiem. Na tego. Czekaj, telefon mam odbiorę. Kapitana, Wilk z Sergiejem, chodzicie. Tak, słucham, departament szeryfa, co chodzi? Przychładzić. Nie, to od przodu wejdź. Silnika nie wyłączą, ja pewnie. No właśnie. Ty z Pablem jeździłeś, tak? Sygnały wyłączyli, wiesz? A, z Pablem, a Pablo jest w wodzie. Co? Sygnały nie ma włączonych. Na pokładzie. No, ale często zostają, mijają włączone sygnały jeszcze. Na pokładzie nie przejadę. Dobra. To jedziemy już? Nie, nie, nie. Au. Moje czoło! Stań sobie za Bentleyem. Co ty chodzi? Oj!
Tomasz? To tam ci coś z nimi dzieje, co tam mają problem jakiś? Oni chyba biorą kogoś w szerifie. A nie, oni są z policji, tak. Pablo, jeśli mnie słyszysz, wysyłamy już jednostkę Coast Guard. Z przodu na działko. Wątek. Tą dziurę musisz trafić, nie? Zanim oni... Yes. Zanim oni pojadą. No ja to nadzoruję z kontu. Ła, jak ruszyli! Nie zdążyliśmy powiedzieć, czy będę startował. Jeszcze 27 telefon? Myślisz, że coś im się wkręci w śrubkę? Dzień dobry, Silver Krzyżowis. Ładnie to wygląda. Dobra. Halo. Zacnie, pięknie Coast. Halo. Jakieś uciekinierki. Policjanta i uciekinierki. Policjant i uciekinierka. Co policjant i uciekinierka ma Kalisa na twarzy. Jimmy Andrzej, co tam się dzieje na trzeciej tak willi od góry? Się, nagle. Jakieś bronie podobno były. Szeryfie Dalmierze są nielegalne czy legalne? No jak legalne? Nielegalne. Pablo, co się stało? Nielegalne, dobra. Nielegalne. A co, Matthew? O, którym? Dobra, przekażę detektywom, dzięki, cześć. Dobra. Co się dzieje? A tego, Dalmierze znalazł, Matthew w sklepie, Nocto surowce i inne w Silver Lake. Chyba Matthew się znowu podlizuje? No. To cześć. A wiesz skąd jest? A co za Matthew? 227 LDD. Skąd jest? Zgłaszam. Tam w sklepie surowce, Nocto i inne macie Dalmierz, możecie gościa poprosić. Nie, szczerze, panie komendancie. Tak. Panie Szydwie. Otrzymałem wiadomość od jednego z pracowników szpitala, na której chwili jest osoba poszkodowana, poszczelona po szczelinie, plus jedna jest na szpitalu, na sali operacyjnej. To osoby, które się strzelały, czy osoby postrzelone przez kogoś? To i to. Okej. Okay. 201 dla jednostki Tomasz, wolnej. Jimmy i Andrzej, jesteście wolni? 10-5, jedźcie na szpital, osoba ma operację, została postrzelona na willi przez jakieś osoby. Przeprowadźcie śledztwo, zapytajcie się jak to wyglądało, co tam się mniej więcej stało, wypytajcie. 305 też mogę podjechać. A macie te dwie osoby, czy... A, są detektywi, no to detektywi niech się tym zajmą w takim razie. 305, 9. Czy nam się jedna osoba na willach chwaliła, że postrzeliła kogoś w samoobronie? To chłopaki, jedźcie tylko zabezpieczyć detektywa, żeby sam nie pojechał. Pojechali ty? 907 do kodu tam. Się nie wiem, ja tam nic nie widzę. O, teraz głowę chwilę wziąłem. Dalej zebranie. Co oni ich mają? Ty myślisz, że oni będą w stanie wejść? Bo ja myślę, że nie. Ale ty piarę też? Z podwódki chyba się. Tomasz, tak. Macie obydwóch, czy tylko jednego? O kurde, macie. Obydwóch, dobra. Go, teraz... Wężejce. Jest tu przedtransportowe. Z dzichu paleta, no i dalej... No jest. Z dzichu paleta, no i dalej się nie nauczyli. Połowa policji, a ci dalej uciekają i nurkują, ahahaha, czas wróć 9 zł. Dzięki dzichu za 9 zł. Dokładnie. Dokładnie. 190 status drugi. Kurwa. Dobra, chyba się tym zajmą, Tomasz, co? Jak nie, to ten... Wiesz... Macie tą typiarę? No, widzę, że gdzieś tam no, mają krąży wokół łódki. Jest, no, Pablo chyba ją ma. Ratunku! 201 obejmuje 10-13, jak będzie potrzebny supervisor, to zgłoście. Ja w ogóle wiem. O, jedy. Fantastycznie. 81. Proszę. Mógłbyś wezwać nam tą mniejszą taką łódeczkę, bo na tą są problemy pewne. Łódkę mniejszą chcą. Oni chyba dają radę. Weź tam, wiesz, no ale oni chyba to nie wsiądą, kiszon, wiesz? Masz kiszon, płyń tam.
Oni na początku. Zarzuć mu pontonem, niech przepłynie. Tych przetransportują. Tylko. A Kiszon może? O, ale tym płynąć? Bo to jest tych chyba. No tych, no a. Taką powinniście mieć i ją oznakowana powinna być jako Ghost Guard. A może. O, no jest ekstra. Zajebista jest, nie? No, taki rip to jest coś. Taką patrolową powinni mieć, a taką właśnie powinni brać ludzi, nie? To trzeba ogarnąć po tym. Ja mam pomysł właśnie, czy muszę to od razu sobie to zapiszę i ogarnę, żeby ten Coast Guard funkcjonował. Bo ten Coast Guard to jest. On jest strasznie przydatny, nie oszukujmy się. On. O, tym bardziej, a wyobraź sobie, jakby mogli taką łódeczkę takiego riba na tym trzymać. No ale to wiesz. To... No ja wiem, ale no. Na holowniku. To już na razie, zróbmy im, wiesz? Żeby mogli to wyciągać z garażu, nie? Ciekawe, czy można na holowniku, żeby to działało. Ty, ona ma długą. Nie, ona ma tę kuszę. Aha. 201 zgłoś? Zgłaszał 201. Zajmiesz się tymi zatrzymanymi stamtąd, czy mamy się nim zająć? 10-2. Czekamy tylko jeszcze na jedną zatrzymaną i zajmiemy się. Zostawcie ich w celi, tak? Już siedzi? Siedzi. O Jezu. Pajak suną. Jaśnicą. No powiem szczerze, że promień skrętu tego dużego to... Ale ładnie to wygląda, powiem. Impresy. Ale piękny, ja cię kręcę. Dobra, chodź, chciałem ty zobacz jeszcze pani, raz. Trochę pani popłynęła. Dobrze, przynajmniej Coast Guard przydał się. Czy pana do walka do spektaczowa? Pani, wysiadaj do nas na brzeg, szybciutko. Dobra, już. Okej. Okay. Powiedz. I rączki. Więc tak. Głosza. I rączki. Pani sobie tu wyjdzie do góry. Rączki lub łapki do głowy. Zostawić wam Coast Guard, te rzeczy? Tą kuszę weźmy sobie. Zostawić wam to? Kuszę wywaliłam. O tą dużo mało. Mogę wam klucze dać do tego jak chcecie i będziecie spopłynieć. Pani podniesie, no nie będziemy tego nosić sami. Dobra, no. Ale pani to co? Mogę wrzucić ją do samochodu tam. Chcecie klucz do tego? Nie, no, ma to zabrać, ma to mieć na plecach. Biorę to, potem będzie jakby skończył ją. Tej małej czy dużej? Dobu. No to kurwa, wezmę to kurwa. Dobra, jak coś będziecie wzywać, to wam dam. Chyba, że będziecie patrolować, to wam zostawię. I założę ręce za głowę. Plecy. A ja bardzo potrzebuję pomocy. Nikt wam tego uprosi może, no. Oski dla YouTube, lululu, pozdrowienia 3180. Oski dla YouTube, lululu, pozdrowień 3187 zł. Pan je respektuje. Ale pływała. Dzięki bardzo. Ryba. Pływała, ryba, ale mnie teraz nie, nie jest to ryba. Odmiewa się pani wody. Mogę znowu wymiotować do wody? Wszyscy kamienelki. Nie zanieczyści, tylko wodę. No ale mi niedobrze. Nie, pani potrzebuje pomocy. Próbowali go robić. Pani potrzebuje pomocy, nie płyncie to łódką. No bo wciąż jest nie wrzut teraz, boli po tym pływaniu. Opiła się pani wody chyba, panie doktorze, panie... Pan od przodu do niej się wsiada, od przodu pamiętajcie, od dzioba. Na strzelca, a później do, tam idzie się. Dobra, to my idziemy. A on tam podwózda. Co za to? Zostawić ją? Autem no holownika, my ją zabieramy, nie? Nie ma, zadzwonię, można... Oni coś mówią, że zabierają ją do siebie, ty. Mechanik, nie. Zajmiecie się nią? Bo nie ma nikogo. Możemy się nią zająć. No to jeszcze dwie osoby macie na komendzie z tej samej akcji, tutaj z Bentleya. Za dużo pływało. Zajmijcie się. Czapkę Pablo ubierz. Dobra, weźcie tą całą typiarę i na komendzie macie dwie osoby jeszcze w celach chyba. 176 plus 1, mamy 1080 za niebieskim BMW, udaje się w stronę marketu rybnego. 109 minut zjazd na Hilfar. A nie tego? Co? Gdzie? 190 plus 1 na Hilfar. Ja stoję z drugiej strony. 10-5 do pościgu. Gdzie to jest? Do tamtej wili będzie siedział. Mijamy zjazd na market rybny, dalej jedzie autostradą.
wyniosłeś? 7. Szerifie, bo oni będą ją zawozili do szpitala, to może byście wy się zajęli już na tym na komendzie. O, 10-4. Kod to jest już dostępny. 201 statu 10. Jadam w kierunku mostu północnego. Są zajebiste! Czy Wiktoria 6 jest wyciągnięta? 10-2. Co tam w ilu się dzieje? Na tej trzeciej linii najprawdopodobniej znajdują się te osoby, które były wymieniane podczas naszej rozmowy z tamtym postrzelem panem, więc poproszę jedną. Dzięki za lubca. Reklama. Nie jestem pewien. A, dzięki, dzięki. Idę na górę. Nie, dziękuję bardzo. Dobra, widzę, że jedzie Franek, jednostka jeszcze z Morrison, reszta jednostek z Silver Lake niech nie jedzie na wsparcie tam. Potrzebujemy wsparcia na naszej pozycji. Już jadą jednostki 3. Czy za 7 podobnie na radio? Dzień dobry. Dobry. Dobra. Numer znak 201, proszę pana, dlaczego pan uciekał? Powiem panu, że... Szukam pana na miejscu. A już byłem przeszukiwany. Dobrze, był pan w porządku. Wezmę pański dowód, gdzie pan ma? Tam w kieszeni tylnej. Dobra, wyciągam. Pan Petro Nyżyński, zgadza się? Nyżyński, tak. Nyżyński, zgadza się. Sprawdzę tutaj coś. Czy pan jest poszukiwany w telefonie moim, tutaj w smartfonie? Nie, grzeczny obywatel. O kurwa, panie. Boże, mogą cię teraz rozstrzelać, tak nie robić. Dobra, widzę. Nie jest pan poszukiwany rzeczywiście zero punktów karnych. Nie jest pan poszukiwany, nie posiada pan nic. No dobrze, dlaczego pan uciekał? No, obsrałem gadki, panu powiem. Gadki tyle, pan obsrał. Tyle tych policjantów było, że nie wiedziałem co zrobić. Zamotałem się i skoczyłem do tej wody. A więc to tak, panie Watenu. Czyli wydatnie działa nam pan na szkodę, tak? Żebym ja musiał za panem biegać jeszcze. Nie, no ale od razu potem wyszedłem, jak zobaczyłem, czy pana, co jest. Czy pan wie, po co jest stworzona taka jednostka? 27 do kontu. Czy ja musiałem za panem wysiadać i biec? No, nie. Pod komendą stoję. Ja radiowozem siedzę sobie, pączka jem, a pan mi nie dość, że uciekacie jeszcze prędkością, przekraczacie, to ja jeszcze muszę wyjść i na skalę... Do ciebie z broni celować, żebyś ty wyszedł z łaski swojej z tej wody. Kurde, no. Ja to bardzo pana przepraszam. A co do prędkości, to nie ja kierowałem. Dobra, proszę na razie zadzwonić do adwokata. Dzwoni pan do adwokata, czy nie? Nie, już tam. Dobra. Panie obywatelu, tam była pańska broń, tak? Przed celą? Tak. Pan ma licencję? Mam. Sprawdzić? Jak ma na imię? Nie, już sprawdzałem. Co ty, Pablo, chcesz? Nie utrudniaj mi. Nie utrudniam cię. Zajmijcie się tam, czym macie się zająć. Tak, no czekamy na tego. Masz powiedzę. No to jedźcie tam chyba, nie na ten szpitalcowy. Wy nie pojechaliście na szpital? Medycy. Ja musiałem wziąć tego. Muszę wziąć bandaż, bo nie mam. No na szpital zasuwaj. O jest. Kurwa. Dobra, panie obywatelu, w dniu dzisiejszym dla pana będzie kara w wysokości 7500. O chuj, ja tylu nie mam. A ile pan ma? Malutko. Ile pan ma? 3000 w banku. No to 7,5 pan musi zapłacić. Jak nie, to pan odsiedzi wyrok. 190. No to muszę siedzieć. Najpierw wypiszę panu. 190. Pani ma Lisa? No tak, no miała być transportowana na szpital, tak medycy mówili. No cóż. No właśnie, ja planuję raz się. To zapraszam pana za mną. Jedziemy na szpital, pani. Broń niestety w takim razie konfiskujemy. Proszę. No kurwa, kolejny koszt. Zapraszam za mną powoli.
Nie umie pan powoli chodzić? Nie. To niech się pan nauczy. Tutaj. Proszę. Do celi, jedynki. Gdzie tu pan? I tutaj pan sobie odsiedzi. Za 10 minut po pana przyjdę. Pomocy! Dzień dobry, został pan przeszukany? Nie. Dobrze, przeszukam pana, mój numer znakomicie. Pana tam 7. Po prawej pod ścianą, pana lewo, to tam biegały dwie pchły, jedna mnie zaatakowała, swędzi mnie za uchem. Pomocy! Pomocy! Departament szeryfa, panie Wateru. Kurwa, pan nie jest kotem, proszę nie udawać kota. Sprawdzę, ma pan Glocka i baseballa, którego na razie zabiorę, żeby pan mi krzywdy nie zrobił sobie. Dobra, gdzie pan ma dowód? W lewej kieszeni. A nie mam spodni, więc... Chyba w plecaczku z tyłu. Ciągle panu. Z plecaka pan Don Gavril? Nie. A jak się pan nazywa? Gavril. Don Gavril! Tak jest. Teraz poprawnie. Ściągam panu kajdanki, proszę się pozbierać i czy korzysta pan z telefonu adwokata? 45. Z tego co wiem, nie ma takiego, ale ja mam prywatnego, o ile może przyjechać i potwierdzić, że nic proszę, nie proszę, zrobiłem, nie ubrać się również i odświeżyć wspólnego. I choć no nie miałem nic wspólnego z całą tą zaistniałą sytuacją. Dobrze, dobrze. Potwierdzi wszystko. Tak, tak, zgadza się. Dobra, panie obywatelu. Co pan robił w tamtym miejscu i dlaczego państwo uciekali przed nami? Pan co, to była taka sytuacja. Stałem sobie właśnie z tym kolegą, zmieni pan będzie... ubranie. 907 kod. Nie, nie? No ubranie pan 20. Zmieni. Mu, a nie mogę w takim? Nie może pan. Kurczę. Mu nie mogę. No, bo ma pan inne. No, proszę mówić. I sprawa wygląda tak, że... Stałem sobie z tym przyszłym adwokatem, którego mogę tutaj zadzwonić, przyjedzie, potwierdzić, że ja nie miałem nic z tym wspólnego, tylko podjechał lisek i pomachał ogonkiem i połasiłem się i poszedłem, no. I tak jeździliśmy sobie tu, jeździliśmy sobie tam i tak, kurczę, zaczęła pokonić policja. Dobra, proszę zostać na razie tutaj. I co ja miałem zrobić? Pan jest kotem? Czy kocicą? Kotem. I podszedł lisek i tak pomachał ogonkiem i się tak, kurczę... Wezmę dokumenty podjarałem. Pana, pan na razie tutaj sobie zostanie w tej celi. Cię podjarałem, wie pan. Wieści jeden dla IMS. Potrzebujemy doktora, doktorki, lekarza. Osoba twierdzi, że jest kotem, cały czas mi miauczy, mówi jakiś pchłach. No po prostu jakieś tutaj mamy nietypową osobę na terenie komendy. Mógłby ktoś wysłać jakiegoś weterynarza? 10-4, zobaczę co się da zrobić. Pomocy! No muszę wiedzieć, bo jest zatrzymany w tym momencie. Będę na radiu policyjnym w razie czego. Mogę zadzwonić? Halo? Słucham. Mogę zadzwonić. Może pan zadzwonić. Dobrze. Wieście dla jednostek przy kasynie do 1080, co tam się dzieje? 260 chłodnica poszła, nie możemy jej naprawić. A nie ma mechaników i lawety. 10-4 w takim razie lawetę i na lawetę. Właśnie nie ma żadnej lawety. To poczekacie aż będzie. Pisać, że jest odstawiony w takim razie. A ja zobaczę, czy są laweciarze. Pajacu, kurwa, śpisz znowu? Ma pan lawetę? No. 190.
Właśnie nasza jedyna laweta jedzie na zgłoszenie cywila. Laweta wezwana. Już pojechała chyba. No bo mapa. Pojechał. Do nas na zgłoszenie? No nie wiem, no pan burak. No. Dobrze. Niech on się zapyta najwyżej co nowego. Na razie nie chcę wchodzić, niech przyjdzie jeszcze przynajmniej jedna osoba, żeby była. Okej. Okay. 907 status drugi. Bije no jak zwykle. Jak tam, chce się pan czegoś napić, najeść? Nie, dziękuję. Jest dobrze. Co pan tutaj robi w tej celi, tak? No nic, sobie siedzę, tak sobie rozmyślam. Nie potrzebuje pan żadnych, tak? Nie. 260 odwołane, wszystko działa. Jedziemy. Jak naprawiliście zepsutą chodnicę? Ja się znam na mechanice. Ale... Dobra, ja nic nie będę mówił. Chłodnicę, tak? Znasz się na mechanice. Czołem, panie komendancie. Czołem. Ale takie pytanko, czy jego detektywie... Chodźcie do środka. Nie możemy. Ale correction, halo, macie do zatrzymanych. Na komendę przecież możecie przeszukać wszystko. Czołem, panie komendancie. Czołem, co tam? Czy możemy wziąć ciankę na patrol oznakowany? Tak. Dziękujemy. Chłodnicę no, czy jeździcie, nie? Chyba na... Na lawetę, nie mamy a, 7 tu jeździmy z Wiktorią. A, jeździcie, no śmiało. Zadzwonił pan? 00 medyczny do 00 policyjnego. Czuł się pan przebrał. Głaszam. Niestety nie mamy nikogo, żeby wysłać na komendę. Ten for bez zbioru, dziękuję. Halo! Puk. Słyszymy pan... Cisnęło mi się przez to siedzenie tutaj... Tak. Czemu się pan przebrał? Samemu. A jak? O. Za obrazę w dniu dzisiejszym będzie mandat w wysokości 3500, plus tutaj ta ucieczka i tam siedzenie w tym aucie. Ale proszę pana, ja nie chciałem uciekać i... Ale 3500 się należy. Za co, za obrazę? Tak. Tak dużo... No mógł pan nie wyobrażać. Ej! Kiedy ty będziesz tym prawnym adwokatem? No bo potrzebuję cię. 168. No bo jestem osądzony, że uciekałem razem z tym samochodem czarnym, co mnie widziałeś. Przyjeżdża adwokat, czy nie? I przyjedziesz? Przyjedziesz? No siedziałem w tym aucie i jechałem. No po prostu, ale co miałem wyskoczyć podczas... Przyjeżdża czy nie? Krótka piłka! Nie. Nie? To mandat. 3500. Ja odsiedzę. Jak pan odsiedzi? To zapraszam za mną. Mandacik. To odsiedzi pan. 3,5. Oddaję pan dokumenty, proszę sobie schować. W związku z tym, że zgodził pan się na odsiadkę, nie odzyska pan swojej broni i... Nie, to ja zapłacę! Zapraszam do celi. Bo użyję środków bezpośredniego przymusu, tego byśmy oboje nie chcieli. Proszę pana, ja zapłacę. Co pan myśli, że kary żadnej pan nie poniesie? Zapraszam do celi. Ale proszę pana, ja nie użyję... Ja nie będę się powtarzał, zaraz użyję środków bezpośredniego przymusu i doliczę panu wyrok. Proszę pana, ale niech mnie pan chociaż wysłucha. Do dwójki. Może być zabrana tylko wtedy, jeśli... Do dwójki zapraszam. ...jej podczas napadu, czy tak, taki inny, zapraszam tak? Do dwójki wejść. Podyskutujemy, jak pan będzie w celi. A, no dobra, to... Ja mogę zapłacić za tą ciotę. Co mnie czy broni? Słucham. No to proszę pana, nie użyłem tej broni, nawet jej nie wyciągłem, nie miałem złych zamiarów i tak dalej, więc... W związku z tym, z naszym prawem, trafił pan do aresztu, do więzienia, czytane areszt, więzienie, jakieś tam zatrzymanie. Nie zapłacił pan mandatu, zgodził się pan na odsiedzenie w roku, podczas odsiedzenia w roku traci pan bronie, które pan miał przy sobie, no tak, czytaj, baseball, broń, palna, niepalna, jakieś inne pierdoły i to jest pańska kara. Nie tylko, że pan odsiaduje, ale również co? To, że pan utraci takie bronie i pan tego nie odzyska. Jak nie odzyskam? No proszę pana.
Te bronie konfiskuję, magazynki panu co najwyżej zostaną. A na... się nie użyłem. Nie musiał pan ich użyć. Jakaś kara musi być. 10 minut od siatki. To jest kara dla mnie, że nie dostanę tego. Ile jeszcze? No to jest kara. Pan jeszcze 5 minut. To. Co? Proszę nie krzyczeć. Nie, tylko Glocka. Tam jest siedzi. Jakie 5 minut? Glocka tylko i pałkę, to jest legalne. Co się dzieje panowie, co? O, ja mam pytanie do pana. Maski ściągnąć. Już ściągam, panie komendancie. Słucham. Czy kusza jest legalna? O. Panie komendancie, maska właśnie. Powiedziałem. Panie komendancie. Słucham. Pytanie. Dałby pan nam parę strojów tych holowników, czy nie bardzo? No tak mi powiedział. Kurde, a po co wam te stroje? No bo no, nie mamy dla nowych pracowników nawet. I w ogóle dla mnie na przykład... Co ty kurwa robisz, gościu? Jezus. Co ty robisz, Żbik? Powiedziałem ci, że drugi status. No ale na ile można być na tym statusie? Tyle, ile trzeba. Ty w służbie jesteś, czy kurwa w Szpaniu? Co z tą kuszą? Dobra, dam wam te stroje, czekajcie. Dobrze, poczekamy. Muszę im wydać stroje. Halo! Ja się odsunie tutaj, halo. Niech on tak nie krzyczy. Nie krzycz, Kościu. Gdzie? Pozwolę na ten koncentrę, masz? Do, masz. Szkoleta na podstawie stanowej na wysokości ulubioną. Dobrze, to krzyczycie? Specjalnie, żeby móc nas jak będę was chronionym, to wrzucę do was pałę. XD! Zabrał mi moją broń, powiedział, że już mnie nie zwróci. Proszę zawołać komendanta. Ja już się wypowiedziałem. Komendant zajęty! Nie ciszę! Dziękujemy panie komendancie. A on tylko jeden ten czy więcej? Ciszej. Odsiedziałem już o, więcej, jest okej, dobra. Matka mówi ciszej tam, a on nie słucha, no. Pan to najlepszy jest, komendant. Co nie oddam tego. O, jedynka powinna to wyjmować. A jeszcze, fantastycznie. Halo. Kochałbym ciebie. Jezus Maria. Fantastycznie. Ile chyba powinno wystarczyć? A, dla wszystkich powinno. O, proszę się odsunąć. Dobra, ja mogę wejść, żeby wziąć, czy nie bardzo? Może. Pana na kamieniu się szepcze, jeżeli pan nie przestanie krzyczeć, to do pana przyjdę. Weź. Pan komendant, widzę, ja mi ty wypełnia dokumenty, zaraz będzie. Pana, ale ja już... Weź się do plecaka po prostu. No, już biorę. Dobra. Wziąłeś? Dobra, dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. Co z tą kuszą? Legalne? Do widzenia. Też Karol? O, daj. Nie wiem, nie powiedział. A jako, że jesteś tym... Bo ty jesteś brygadzistą, teraz ciebie mogę, nie? No to będziesz... Zapraszam do wyjścia. Dzień dobry. Podsiedział pan już swój wyrok. Odprowadź pana. Proszę pana. Proszę pana, proszę się uciszyć. Siaduje pan brak jeszcze 8 minut. Będę cicho, tylko po prostu wołałem pana, bo chciałbym numer odznaki, bo chcę iść do Ajabu. Proszę pana, zaraz do pana przyjdę. Bardzo proszę. Chodź, już nie przyjdę. Co z tym kotem? Wypuścimy go za chyba, bo tak krzyczy. Dam tam też. Dobra, wyjdźcie z tego lobby, jak nie potrzeba. Maski w dół. Ja wam zaraz skonfiskuję te maski jeszcze chwilę. Jeszcze raz tutaj założę maskę, do której komendy zostaną skonfiskowane i kamizelka też, żeby było bolało. Czemu pan kamizelkę? Temu. Karol, słyszałeś kamizelkę, jak sobie skonfiskować? To tak wyje fajnie. Dobra, już będę bez maski, spokojnie. Panie komendancie, będę bez maski. Mam może tego wiaderka? Panie komendancie! Tak? Panie komendancie! O co chodzi? Sprawa jest, bo ten GMCX to taki kurwa sygnał policyjny ma, ani nie jest. A no, zszywa się chyba. Takie auto. Takie zamontowane, proszę ich nie używać, bo są nielegalne te rzeczy. Dobra, przełączyć. Nie wolno używać sygnału w policji. Na klakson chcę przełączyć. Przecież to on ma. Ten ma policyjne sygnały, jak będzie używał, to trzeba go zabrać. Który ma? No ten, cywilny. Zamontowane ma jebane. Co to kurwa? Tak, może to jest jakiś policji. Undercover. Patrz, no jest znowu zbiorowisko pod komendą. To co, armat powodno by się przydała. Dobra, mili państwo, proszę opuścić teren komendy, panowie. Właśnie jedziemy, bo... Proszę, tu jest droga. Rozumiecie, że tu jest droga? I że stoicie teraz... O, przejdziemy.
Ja bym chciał tylko... Panowie, tak samo. Proszę opuścić teren komendy, miejsce spotkań gdzie indziej sobie wyznaczyć. Nie, nie przed schodami. Nie, do lobby, jak ktoś chce coś zgłosić, reszta do widzenia. Rozumiesz. I my jako holowniki mamy tam stać, dobrze? Tak? A, holowniki mogą tu zostać. Mechaniki niech tu zostaną. Mechaniki, ale przed schodami albo pod schodami gdzieś szeptać. Wojak. Idź, otwieraj bramę, bo my nie mamy... Pan cywil? Dobra. No, byłem na komisariacie już. Słucham? Byłem na komisariacie mandaty opłacić. Rozumiem. Dobrze. Ja tak samo bym chciał. Rozgrzeszyłem się. Dobrze, do widzenia. Chyba, że pan chce mandat, to do góry, do lobby. No mówię, że chcę zapłacić mandaty, nie? Otis! Do lobby. Otis, a co tam to? A co tam? Co mówiłeś? Ty, ale ten to jest zacny. Są. Fajny, nie? A mamy takiego przecież. No ja wiem. Dal to jest cywilny. Co ksiądz robi? Proszę księdza! Nie wolno przebywać przed komendą, jeśli nie mamy zgłoszenia. Proszę opuścić teren komendy. A ja tu dostałem zgłoszenie. Jakie zgłoszenie? No, że miałem wywieźć gród, jechałem. To fejkowe zgłoszenie, proszę księdza, proszę zabrać to swoją ciężarówkę. Za komendą. Proszę księdza, za komendą gród. No takie brzydkie te auto. Ja. To co miałeś części? Zapasowe miałeś? Ksiądz jeździ tylko, wiesz, minimum 500 koni, żona tapicerska. Nie! Ono się wyrzucił krzyk. Choroba czy co? Choroba, no. Kurwa! To bardziej w tak. Co ja mogę? Z kim pan tam dyskutuje? Mam pan telefon zabrać? Nie, przepraszam. No. Ale niech pan nie będzie tak agresywnie nastawiony. Czekajcie, zaraz będę. Idę po napój. Kurwa, nie obrażaj mnie. Dzień dobry. Zaraz będę. Nie komendancie. Nie komendancie. Halo. Komendancie. Może mi pan. O, pięknie. Pięknie, dziękuję. Panie komendancie. Lecę w pizdu. Panie komendancie. Ola, proszę, spierdala. Jimmy, czy ty żyjesz? Gdzie to? Panie komendancie. Panie komendancie. W pies department? Kurwa. Ile ja tu mam siedzieć? Tamten co stało w pokisie nie poddał tak dobrowolnie jak ja już wyszedł, a ja... On jak krzyczeć pojeby. Masz pan włóczkę, baw się, kurde. O. Dzięki. Ksiądz chciał mnie zabić chyba. Bo ta kobieta to była. Proszę pana, a mogę zadać pytanko? On podejdzie, bo nie chce krzyczeć. Jeśli nie użyłem broni ani nic, nie? I po prostu chciałem odsiedzieć, bo nie mam pieniążków na mandat, tak? To czy moja broń zostanie zwrócona? Dlaczego nie zostanie? Ja znam paragraf bardzo dobrze, że broń zostaje zabrana tylko wtedy, kiedy została użyta podczas powiedzmy napadu na sklep czy coś takiego. Ja nawet jej nie wyciągłem, kiedy mnie zatrzymywano, nie sprawiałem żadnych... Ciężko nie prowadziłem sprawy, tak? Ale to, proszę pana, no na samą logikę, no. Ja po prostu panu zadaję pytanie z ogólnego prawa, a nie z tej akcji, więc bardzo bym pana prosił o odpowiedź. Nie chcę krzyczeć. Chcesz mnie zabrać, bo nie ma ale za bardzo to, kogo. Jeśli broń nie została użyta, no to powinna być oddana. Może ty też masz kogoś? Nie, dopiero wróciłem pierwszy, czekaj. Kurczę, no. No, jestem. I co? Mruczek coś tam mruczy w celi. Chciałby dostać broń z powrotem. Już go wpuszczamy. Jeszcze sobie krzywdę zrobi, kurde. Zapraszam. Kici. Taś. Miał, do lwa, kurwa. Wstań. I do wyjścia. Mogę pana... Do wyjścia! Mogę pana przeprosić?
cudownie. Bardzo pana przepraszam. Za te wulgaryzmy, które użyłem. Ja mam rozdwojenie jaźni, jestem wyobrażony. Do szpitala proszę się zgłosić. Ma, a czasami rzekotem i... Odda mi pan moją broń, nie została. Lobby, nie zamykajcie. Użyta. Tu z tej strony, przecież ja tu mogę rączki sobie wsunąć, panowie. Ładnie się poddałem, grzeczny byłem. Proszę, no. Do widzenia, proszę, kici. No. Się kot nauczy. Tak nie można. Można, proszę, kicia. Jest paragraf, który jasno mówi, że jeśli została użyta przy napadzie i tak dalej, wyciągnięta... Mógł pan skorzystać z adwokata, prawda? Zaraz spuścimy psy. Proszę kota, bo psy spuścimy, no. Mruczek, do widzenia. Ale to tak się nie robi, tak się kurwa nie postępuje. No jebana mać. Zapraszam pana kota, zostanie mandat wystawiony za używanie wulgaryzmów na komendzie. Proszę kota, zapraszam tutaj. Trzymaj się. Schowaj tą broń, po co ty to od razu tą broń? Spokojnie. No. Kuźwa, ty zaraz. Co tam znowu te zgromadzenie? Rozpłoszyć mi to. Bo usłyszał pana. Rozpłoszyć mi to. Do środka. Rozpłoszyć mi to tam. Towarzystwo, kurwa. Dobra, mandat będzie za używanie wulgaryzmów. Przepraszam. Ale dobra, do widzenia, bo nie mamy czasu. Że no nie dostałem broni. Nic takiego nie zrobiłem. Ty, bo... Panowie, patrole, jechać na patrol, bo widzę, że wszyscy znowu są na komendzie. Dobra, masz to, spierdalaj. Nie widziałeś nic, idź, nie miał już. No, już spokój. Co to kurwa jest? Czekam na panią Ewę. Co to jest ten gość? Czy Bush lubi hopkole? To ci, co BM-ko poczekali. To ona prowadziła. To jest pani? I głos. Ale to było to nie sprawdzałem. Ale głos jak pani. Jak? Może to facet po przejściach. Może. 32. Jakiś brat Adriana czy coś. 213 do Sheriff of Isaac, były są wyciągnięte? 281. 231 i chyba 260 jest niesprawna. Tak. Szczęśliwy. Panowie z przed komendy, na patrol się wyznaczyć jechać. Masz to jeszcze. Podpisać jeszcze pani zabiera prawo jazdy. 305 do 00. Dobra, idziemy. Załatwione. Jeśli wyciągamy, będzie szybciej. Chodź, chodź. Żbik! 305 do wszystkich jednostek. Proszę uważać, na wyjeździe z komendy jest rozwolny suburban. Najprawdopodobniej jest jakaś organizacja gangu, ponieważ mają bronie długie. Kochałbym ciebie. 213 do 00. Mamy 0-0. 10-3. Kochałbym ciebie. 213 przejmuje 0-0. 10-4. Dobra, już. Wypierdalaj, kurwa. Dobra. Na wszystko. Krótko odmęstuję na temat. 1 status pierwszy po statusie 10 obejmuje 10-13. 1 Edward Patron około autostrady, Nie, to skadam. Edward. Moja jednostka, Adam. Tankujesz tam? Mhm. Mam taką aplikację, przez aplikację.
Ja wiem, korzystam. Zgłoś. Najprawdopodobniej to ta pani tutaj urodziła, więc no... Co? Nie będę jej zatrzymywał, na razie będzie najprawdopodobniej prawie 10 miesięcy leżała szpitalna. Tylko potrzebuję transportu, bo mój tutaj partner śpi. Andrzej, wrócicie po mnie? Ja tutaj jest. Hej, już. 176 DSO, jakie impale są wyciągnięte? Też mi pytanie, jakie impale wyciągnięte? Białe, no. Proszę wrócić do pojazdu. Do pojazdu wsiadę pan. Co pan robi? Nie wiem, na zakupy idę. Wróć! Wracaj do auta, worek. Co się stało? Worek do auta. Co już pojeździe. Boże, co za śniadanie wprawiałeś? Dobra, Andrzej, ja już mam transport. Pod czwarty, stacja pani. Pod szósty. Co? Pod szósty powiedziałem. Powiedziałeś kod czwarty. Tak? Ale lipa. Dzień dobry. Dobry. Numer znak 201, zapłat pod zatrzymania. Najprawdopodobniej znam. Fantastycznie, poproszę pańskie dokumenty. A mi jakiś detektyw zabrał i chyba nie oddał. Imię, nazwisko. Adrian Smith. Możesz przestać pojeździe. Ja już swoje oczy siedziałem, proszę pana. I zobacz, jaki winny się trafił, od razu się przyznał. Ten dobry cywil jest. Zaraz, zbierz po Dream. Nie ma prawa jazdy. Dobra, panie Watelu, proszę wsiąść z pojazdu. Zapraszam pod radiowóz. Jezu, co się stało? Chodzić nie mogę. 183-218. Okay, zatrzymali mnie. Czemu? Nie wiem. Przepraszam, tu pod radiowóz, proszę nie komunikować. Tu, pod radiowóz, tam, no, przed maskę. Pod maskę. Nie mają to jebać. No to jebać. Do widzenia. Za frajer. Dobra, panie obywatelu, dlaczego pan jeździ bez prawa jazdy? Zapomniałem. Za kierowanie bez prawa jazdy jest niestety... pozbawienie wolności kara. Ja nie słyszę. Dobra, proszę mógłby pana. Mógłby pan powtórzyć, panie szeryfie? Zapraszam do radiowozu. Pojedzie pan z nami. Do tyłu pan sobie wsiądzie. Dobrze. Do tyłu. 0-0 na komendzie, dobrać pary i na patrol. Posiada pan prawo jazdy? Posiadam. Dobrze, będzie pan tutaj, no pan odprowadzi ten pojazd do garażu, kolegi. Kolega jest zatrzymany. A za co? Można wiedzieć? Nie można. Jakaś pani mi dzisiaj zebrała, bo... Na pity jechałem. 201. Kod czwarty, tak od 6, stopień 10. 202. 0-0-10-1, proszę, aby RDO zapisali się na to. Powiedział, że szeryfa są dane. Jak tam szeryf odwiedził mnie? Tak, blokuję. Wyślemy tam jak coś. Jakoś jednostkę, dobrze? Tak. Świetnie, dziękuję ślicznie. Zapraszam pana z nami. Jeśli klas powiem, podczas jazdy nie miałem, nie chciałem, nie miałem ochoty wyskakiwać się z obijać. Te dwie osoby zaczęły uciekać do domu. Ja zostałem w samochodzie, poproszono, żebym wysiadł, poddałem rączki. Od razu się poddałem, nic nie miałem zamiaru robić. Zatrzymano mnie tylko ze względu na to, że obraziłem pana komendanta i kurczę, wsadzono mnie tu, zaproponowano mandat. Kto panu zabrał broń? Nie wiem.
Jak pan nie wie? No proszę pana, no nie robimy tak, proszę pana. No. Policjant ma prawo panu zlikwidować, bo jeżeli ta koła została zatrzymana na pańskie posiadanie na komendzie, tak? No tak. A jeżeli pan tam komendant, czy ktoś jeszcze powiedział, że no nie może panu oddać, bo pan nie przyjął mandatu, no to co zrobił? Nie upłynisz kogoś? No i pan po prostu... Cichu! Cichu za sobą! Zdam cię bez pana, cichu! Zdam ten czego mam życzymy! Jeszcze raz wielkie niego za sobą! Uspój miesiąc razem! Mandat nie stracili, że... Wow, tyle czasu! I tak jeszcze mało, go Joe, go Marshall! Wolo, ulo, 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 tyle czasu, a i tak jeszcze mało? The go Joe, go Marshall! Nie spodziewałem się czegoś takiego i byłem zaskoczony. Po co mamy dostać panu oddane, no jeżeli pan potrzebuje miesiące na więzieniu, tak? Na aresie, czy gdzie? Kiedy jest zdawy panu? Przepraszam panie. Mógłby pan to światło? Światło zgasić, bo wolcie bije. Ja zapraszam. Czek. To ja bym się kupił. 223 jest na spieszy. No, taki tekstur. Gdzie go masz? Ej, tego typa na ile wsadzamy? Do celi miałeś go wdać, Wes. Przeszukałem go, czyli mam... Ale do celi, w celi mówię, przeszukaj go. Jak tak w celi? No jest w celi. Ale wsadzę go za ile? Na 10 miesięcy? Zabraję na 10, bez prawa? No. Nie pan przyszło. Halo? Nie. O co chodzi? Tak. Proszę pana dowód. Ani Lambo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę wstać. Witam pana komendanta. Sąd idzie. Pan komendant. Witam pana komendanta. Panie, co mam zrobić? Panie. Maskę proszę ściągnąć. I od razu wyrzuci panią na ziemię. Stawiam. Lamborghini mi zajebali. $1500. Panie komendancie. Zajebali mi. Komu Lamborghini zarąbali? No to zaraz pan zgłosi. No. Mi, ale to takie znalezione mi zarąbali. To pan znalazł samochód, nie pana, i szanowni nie pan, by mógł mocno naciskać na długopis? Proszę się go. Czy to się nie przyjął? No właśnie, to co jest? Żeby nie było, że tak... Głośnie, tutaj usłyszę pan mandaty. Miałbym takie małe pytanie. Może uzgodnilibyśmy coś tam o tych przeszukaniach, a najwyżej bym to przesłał do pana Migra. No do łajpa przeszukam, to musimy uzgodnić. Tam komendantem? Do łajpa to musi być gotowe. No, zawsze. Musi być jak najbardziej. Będzie gotowe. No. By już nie było żadnych awantów, że za jakieś skorpiony, za coś robione są przeszukania. Bo tutaj jak pan pomyśl, co teraz zrobił, za to jest zara. A i ciekawe, kiedy podrzeb zrobimy panu Lotarowi. Tam panu rekomendacie, przeszkadzam? No, co się dzieje, mów. Tutaj jakiś pan przyszedł, że z panem chce porozmawiać na portierni. Prawie do pana. Już idę. No, o co chodzi? Dobrek. Co tam? Ja mam taką sprawę, nie? Mhm. Bo policjanci to taką fajną fuchę robią mi ogólnie. Spokój. Ja bym chciał przekazać darowiznę na pomoc policjantom. Już tam przekazałem takiej pani, jak dobrze pamiętam, pani FC. Przekazałem 70 tysięcy, chciałbym panu przekazać komendantowi resztę. Jako pomoc dla policjantów. To mógłby pan tu wejść, bo niestety nie mogę się grać. To jest łapuwa, nie może się grać. Łapuwa. Zero, nie wiem, czy ktoś zatrzymywał Adriana Smitha? Nikt pan nie przyjmuje. Pan idzie sam. Wypierdalaj. Halo, dlaczego? Liczę do trzech. Raz, dwa, osiem. Panie. Proszę tutaj kopertę fajną, pan Sobielski trach, nie wiem, na rozwój policjantów. Doliczymy do budżetu policyjnego na będą przyznaczenie nowe pojazdy. Na przyszłość. Dziękuję. 10-2, ja mam tutaj Smitha, wtedy siedzi sobie. FK jak się nie zgłosi z tym budżetem do nas, tak została, to znaczy, że przyjęła łapówkę. Dobra, okej, załatwię. Zapytaj jej, czy wie coś. No zapytaj po prostu, czy dostała te pieniądze, czy ona ma coś z nimi zrobić, czy nie. 200
Okej, dobra. Niech pana coś mogę zapłać na chwilę. Tak? Niech tamta pani tam, nie pamiętam dokładnie, ale to jest pani Ewa się nazywa, jakby zatrzymała. Niech dobrze zagospodaruje tam wasz arsenał i ogólnie. Równie jakieś tam 70 tysięcy, bo nawet mandat zgodziłem na wyższy, więc... Rozumiem. Na pewno. Panie Grunancie, pan zobaczy, jakie sobie wąsy jebałem. Kurwa, co ty masz? Jebnąłem. Ty chyba kurwa... Fajne. Na skrętku chyba. Nie, sprayem. Poszedłem do takiego fryzjera. Paint. Słuchaj. Czuję alkohol. 176. Alkohol czuję. Ja nic nie czuję. Słyszysz? Daj to. Muszę jechać. Daj to coś palce. Kod zero. Kod zero. Śmierdzi od niego, no znowu. Czym? No wypierdolił się z wrażenia. No alkoholem jakimś. Potknął się łącza. Kurwa, jakiego ty masz. I kod zero. Dobra, wypuszczamy go. Kod zero jest? Kurwa, co? Kod zero jest? Coś mi się obijało uszy tam. 10-9 do ostatnich komunikatów. Coś się dzieje grubszego? Ten pan jeszcze nie. Jeszcze już, pojedziemy stąd, nie będę później go wypuszczał. Zapraszam! Pan szczęście, wychodzi pan wcześniej. Czemu to tak pojedzie? Za dobre sprawowanie. A pan nie narzeka, tylko wychodzi. A dziękuję, dziękuję. Słyszycie się tam telefon? Jezu. Do wyjścia. Życzę wszystkim. Jego dnia. Niech pan nie jeździ bez prawa jazdy dalej. Zapomniałem, panie. Ja tu jeszcze bardzo się zostawić. Do widzenia już. Co pan jeszcze znowu ma? No walizkę do pana. Jaką tą walizkę? No bo mam nierówno w banku. No to poproszę. Voila. I dziękuję, dobranoc. Do widzenia. Przeznaczę te pieniądze na nowe pojazdy. Dobrze, dobrze. A panu mówiłem już coś chyba, nie? Z tym toporkiem. A już poszedłem przecież. No. O co panu chodzi? Szeryfi bardzo mili są. Co? Szybciej, kolejka jest, proszę księdza. Chce pan zrobić spray? Oj, nie podglądaj pan! Nie podglądam, co mnie pana karta interesuje? 6, 6, 6. Nie płacz. Nie. No. Co? Do widzenia. No proszę księdza, proszę nie podglądać z łaski swojej, co? Mało ksiądz ma pieniędzy? Widziałem, ile ksiądz ma tam. Czy moje oczy mogą kłamać? Nie wiem, bo ksiądz nie widzę oczu, widzę jakieś... Kto by chciał zarobić 100 tysięcy? Ja. To proszę mi pięknie zaśpiewać. No to słuchaj, ty się pierdol. Pan to chyba ma za dużo pieniędzy. Dosłownie. Pan tak nie rozdaje, bo pan popsuje ekonomię. Jakiś bogacz. Idziemy. Pan by to przeznaczył na jakiś, na przykład Destruction Derby czy coś. Proszę tutaj się rozejść stąd, co wy tutaj tak? Ja do drugiego. Ty patrz, policyjny sprzęt ma. Ja do bankomatu. Żbik. Czemu pan ma policyjny kask? To nie jest policyjny kask. Ściągnąć kominiarkę, proszę. Ale to jest moja twarz. Proszę pana, proszę ściągnąć kominiarkę w trybie natychmiastowym. Ale to jest moja twarz. Proszę ściągnąć kominiarkę. To jest twarz. Jeśli pan nie wykona mojego polecenia, to nam użyte środki bezpośredniego przymusu. Raz, dwa, trzy. To jest moja twarz, panie. Taser! Odsuńcie się! Odsunąć się! Idę. Kapi! Witam cię, pana Kapi! Serdecznie oglądasz od ciebie! Jeszcze raz wielkie dzięki za suba, Kapi! Skorpię na górę. Weź pana. Przejazdy taksówką nie są za darmo. Dzięki, Kapi, dzięki. Witam cię serdecznie. Dziękuję za suba. Bardzo szanuję. Wspieramy subem, kupujemy suba. Pamiętajcie, jak możecie, to kupcie suba. Nie, no już to. Mogę. Masz pozwolenie?
Nie. Gdzie jest ten domo? To jest wsparcie. Taksóweczka! Proszę ją stąd zabrać. Już. Co za bezczelne typy, no. Co już? Zabieraj pan, bo zaraz będzie ten mandat. Czemu pan nie wykonuje moich poleceń? Jakich poleceń? No, to jest moja twarz. Nie mam nic na głowie. Przykro robić. Nie możemy się tego założyć. Proszę pana, nie będę się z panem zakładał. Przeszukam pana w związku z tym, że jest pan na terenie komendy. Numer znak 201. Szeryf Dorian. Dzień dobry, departament szeryfa. Za posiadanie sprzętu policyjnego w dniu dzisiejszym, a dokładnie sprzętu oddziałów specjalnych, zostaje pan tutaj na 15 miesięcy pozbawienia wolności. Uwolnić białka. O. Wie pan, to nie jest kask. Taką fryzurę sobie zrobiłem. No i takim oto pan, taką fryzurą, takim oto, proszę bardzo, niech się ktoś tym zajmie. No, artykuł 82. Idę detektywa za wam, bo to krótsza sprawa. Fajnie, correction, fajnie tutaj, zapraszam do środka tam. Panie prokuratorze! Tak? Do środka zapraszam. A co to jest tam? No długa. To było. Dobra. Zajmiesz się correction, bo to jest grubsza sprawa. Zajmę się. Zawaj sobie Willowa. 201 dla Jamesa Willowa, podejdź do nas tutaj na przesłuchanie room 1. Witam, departament sprawiedliwości, czy jest to spiewić, pan jeszcze dodatek do broni posiadane. Tutaj. Pomóż z correction, bo tu długa broń wyszła. Panie sprawiedliwości. A my idziemy. Policyjny sprzęt, kasko. Witam prokuratora. Idziemy. Będzie tu przeszukanie? Nie, bez przeszukania. Nie, panie prokuratorze! Przeszukania nie będzie, ponieważ są wszystkie zawieszone. Zgłaszam, jestem zajęty na chwilę. Więc nie będzie w ogóle. Chciałem zgłosić, że sprzedaż tej zerów i noktowizor do naszej pozycji Silver Lake sklep. Nokto surowce i. Dzień. Nie jeździł ze mną. Proszę tą taksóweczkę przestawić. Macie tam właściciel? Dawaj, dawaj. Nie jeździłem. No to ja jestem zajęty w tej chwili, tam nie podjadę. Taksóweczkę proszę przyparkować. Ksiądz wozi gruz. Nie, za ściema. Po drodze proszę nie biegać. Uwolnić białko. Bo pana coś potrąci jeszcze. Kurna, no jestem chory. Co za mnie coś potrąciło? Tam gadali? Nie. Jedźcie kurwa, proszę powiedzieć. Weź tego niebieskiego się zatrzymamy. Ja tam widziałem 200. Na pobocze. Proszę zjeść na pobocze, bo to mi przerywa. Dawaj go. Pan zostanie, wyłączy pan silnik. Bierz tego drugiego. Ręce załóż za głowę. Załóż ręce za głowę. Ręce do tyłu. Wyciągam kajdanki, zachowam panu ręce. Za co? A pan odjedzie. Proszę. Mnie wkurwia, debil jebany. Pana, pouczam pana o tutaj wyrażaniu się mojej obecności.
kurwo jebana, co mnie obraża? Po jeszcze raz, a otrzyma pan karę mandatową, pouczam pana o wrażeniu się. Do auta proszę wrócić. A ten pies mi... Do auta proszę wrócić, powiedziałem. Ta jebana ciota wsiada... Już! John, Bob, goście. Zapraszam. Dlaczego nie zgłosiliście, że jesteście z nimi, jak was Bruno czy tam Alex wzywał na radio? Kiedy nas wzywał? Wcześniej się pytał, czy jest ktoś z Didi. Zmieniliśmy nazwę na DTU, no. Więc być może przestałem zauważyć tego komunikatu. No i pokój wysiadałeś, na początek słyszałem do DTU, potem do DD. Ogólnie tutaj ten Silver Lake sklep, Noctus, Rose i inne sprzedaż tej zerowy. A pan wysiądł, tak? O tym wiemy, to już mamy wpisane. O jak, fantastycznie. Proszę, zobaczę. Nie na drodze. No. Kurwa, minus. No proszę, no bo po czym mówię, tak? Załóż rączkę. Pan założy ręce za głowę. Fantastycznie. Zabierzemy pana, bo jeździ pan bez prawa jazdy. No to dobrze. Pani Ewka się przekupiła. Nic nie mówiłem. A to nie jest ten od datków? No dokładnie, przed chwilą panu przekazałem trochę pieniądzków i bo coś mi się punkty nie chcą niestety zresetować. Bo czekam, że dzisiejszym upomnienie słowne. Może pan jechać, do widzenia. A może ja mam tylko pytanko, dlaczego nie mogę odebrać dokumenty. Wciąż, czemu nie mogę dać. Czemu nie mogę prawa jazdy wcześniej? Do widzenia. Odebrać. Bo 7 dni. No już minęło półtora. Nie minęło, do widzenia. Proszę, bo zmienię zdanie, no. Ale to chyba odholujemy auto, tak? Nie przyjdzie. Bez dokumentów? Mhm. Jeszcze jak? Za pieniądze to matka wysiada. A jak widzi. Do widzenia. Już jadę, już. Znowu czemu pan używał wulgaryzmów? Ledwo co puściliśmy tego faceta. Weź tego barana puść. Dobra, panie obywatele, do pana też upomnienie. Proszę kolegów sobie dobierać i w naszej obecności nie używać takich słów. Dobrze? A nic nie sobie zapalić coś, do widzenia. Zapalić? A masz zioło może? Dla pana nie. Do widzenia. 207 kod 4 dla kodu 6. No ewidentnie się prosi, żeby go wpierdolić. Ostatnio, niech sobie tam pełza w swoją stronę. To jest świetne miejsce do mierzenia prędkości. Ile ma? O kurwa, 200. Jedziemy, prawo jest. Zabieramy. W starym zabudowanym 201 kod 6 do czarnego Subaru, nie dalej poranda. Ja otwieram! Ile razy mówię? 305 do 0, 0. Będziesz kierowcą, to będziesz otwierał, kurwa. Mam pozwolenie na wydanie pracowni dla Correction Office. Dzień dobry. Dzień dobry. Znak 201, Departament Szeryfa, Sheriff Dorian. Poruczy komadę Łużbi, zna pan powód zatrzymania? Zgłasz. Chyba tak. Zabierze pan z dokumenty zaproszone do radiowozu. W tym moście nie ma żadnej nawet czerwonej. Północ a południe, rozróżniacie mniej więcej? Kierunki świata? Było mówione północ. Do tyłu. Aaaa! Czekamy cały czas. No kolega nie przyjdzie. No to kurwa gościu masz przejebane, nie? To chyba tam na kierunki jest dobra. No akurat. Gdzieś kolega nie zrobi wykład na tym zebraniu waszym. Komendanta zabił. To komendanta. No tutaj stoją jakieś. Weź tego Mercedesa dalej, gościu. Oj, jaka szkoda. Stop.
stopień tego kursy korekcji. Pierwszy. Cholera! Stoi tu książek, to drugi. Nie żyją! Będziesz chodzić drugi korekcji, czy jedziesz tam? Ty, a tam przy pojechali, mieli wyjebane. Hatfu, kurwa. Dzwoń na medyków, a nie. Szkoda, że radiowozy nie zostawili. Sprawdzali panowie pulsy? Co, zatrzymali mnie, chuje. Halo, proszę pana, przy ulepszaniu domu w przyrodzie w stronę komendy był wypadek, był policjantów jest przytomny. Co tu się kurwa stało? Pojebało was? Możliwość pana się stało. Co? Mów, opowiadaj. No wjechałem, jebani przyjechali, kurwa. Kurwa, ile wjechali. Tu ludzi się zjeżdża, ja pierdolę. Pierdolę, jak chwilą mnie sprawdzali, kurwa. Się nauczą w końcu. Co się dzieje tam? Jak się nie jebało budą od niego, jak mnie sprawdzał, kurwa. No teraz klasnął w aucie, chociaż kurwa. Po tamtym brązowym bym się tego spodziewał, ale po tym... W aucie klasnął, ci kurwa, chodź zobaczysz w bagażniku, ile mają. Pokaż ten stan. Patrz, patrz. Kurwa, widzisz? Same czasy. Kurwa. Radiowóz zamknięty. Ten nie klapnął, bo bym poczuł, niufni, Ty, oddech łap. No, tego nie jebie, ale ten tylko nie jebie, bo jest chuj. Kto tu jest pod samochodem? Kurwa, klapnął chyba, ale jebie, kurwa. I czemu oni jeżdżą, panowie? Najebali. Najebali i zajebali okrawężnie. Ja, typowa policja. Typowa policja. Na patrol najebani zawsze wyjeżdżają. Kurde, to tak można. Dzwoniliście po tych medyków? Ktoś tam dzwonił. Oj, kurwa. Pan uważa. To musi pan uważać, bo tutaj kurczę. Pierdolenie medycy nigdy nie odbierają, kurwa. No pod kołami wjechał. To nie odbiera. Wjechałem? Medycy jebani. Już dzwoniłem, już zgłosiłem. Pan jadą. Jadą. Ty, ale no, tak szczerze, co oni tu zrobili? Pan tak tu też. Chyba zajebany. Ale wiesz, po pracy, no ja w nich walnąłem tym Mercedesem dużym. A to masz przejebane, lepiej spierdalaj. Nic. Co? Ja nic nie widzę. Przecież oni mają GoPro w tym radiołkach. Jak cię złapią, to cię rozpierdolą jeszcze. Może się kurwa przyznałeś. No bo jest. Za ty. Patrz, jeszcze stanąłeś przed radiowozem, żeby cię GoPro widziało. Jesteś jebanym idiotą. Patrz, jak ja się już... Panie, oszczędź się, patrz. Powiedz, że to był prank. Nic im nie będzie. No, wszystkich zglebują. Trzeba się na ponownie na radę. 13-0-0-10-1, potrzebuję... Wiedziałem, że wszystkich zglebują. Wiedziałem, że wszystkich zglebują. To w kurwa przewidzieć są. Ciekawe, przejebane. Jezus. Ale fan to pani na hajle. Co jest? Co tu się stało? Chyba nie. Co tu się dzieje? Pan strażak. Już dzwonimy na medyku. Po co pan go bierze? Pani wie, co tu się stało? Co? Nie masz być, podejść do tej grupy. Oczywiście. I tu załóż łapy. Jakie no wypadek powinien przeżyć. Samochód wjechał w tył radiowozu, radiowozu. No pan to powinien, co pani każe, no. Dobry. Dzień pod wpływem. Mor. Ta subara uderzyła? Pan się nie może mają nagranie. Prawidłowo, no prawidłowo. A dzień dobry, pani oficer. Dobra. Pozdrawiam mi Maciej. Pan się odświeży. Pani nie poprawa. No. Potem teraz lepiej? Te oczy mówią wszystko. Tak. Dokładnie. Wiadomo. No samochód go uderzy. Tyle tutaj jedziemy. Czemu pan jest skuter? Co tam, pani oficer? Bo za daleko. No ja widziałem. A nawet co jeździ? No samochód tu na policji. Radiobus i radiobus popchnął i... Za niewykonywanie pracy. A to czego jest? Miałeś tam stać na sobie biegać. Ta Subara udziela się. Nie. Ta Subara to jest moja. Pani serio? Słyszy mi pan? Słyszę. Pamięta pani? Mandat tutaj stoi i uderzył? Tak, o jest. Pana samochód. Na szczęście to tylko tarcia rąk i klatki piersiowej. O, rozumiem. Co ty mi robisz? Z moim partnerem. To się znowu zająć. Prawdopodobnie też wszystko z nim w porządku. No już okej.
porządku. Pomogę panu szoptem. Proszę pana, będzie tutaj mandat. Ile tego mandatu? Proszę panu mógł. Który Mercedes? Ten duży czy ten różowy z tyłu? Ten duży. Co się stało? Dobrze, kto jest nie wiem. Przekazałem 100 tysięcy. Nie ma, a masz jutro? W głowę mnie uderzyło mocno. Co ty masz tam różowego w kamizelce? Pana zapraszam. A, dostałam szalik. Bo nie wiem, z tymi drzwinami nic ci nie napadał? GoPro mi się popsuło od uderzenia. Dobrze. W razie problemów, w razie proszę podjechać na szpital. Ten merch. Ręce z głowy, może iście wolni. Co tutaj? Dobra, pan założy ręce na głowę, zostaje pan. Daj mi swoje GoPro. Proszę pana. Pan założy ręce na głowę. Poproszę dowód pana. Jezus, a co pan zrobił? Zabił pan prawie dwóch. No, mówię, że nie zabiłem. Nie, padnie, że żartuje. Poproszę ile tego mandatu. To mandat. 200 dla prawdy? Tak, o kurwa, dobra. No co ja powiem? Masz, wystawmy. Trzeba pomachać po głowie. Pan zdałem się, pan McKenzie, tak? Fantastycznie. Panie doktorze, na prawie nie dotyka. Ale prawie. No to nie fajnie. Jeszcze adres tutaj w kodu Dorian. Pan Krefling do G2, wykrzyknik G2. Dzięki, reklama za Lupsa, dzięki. Gdzie pan? No to mówiłem, ale jest. Dotyka mnie. To będzie. To interwencja. Proszę odjechać. Mandat. Mandat. Za co? Za utrudnianie interwencji policji. Króciutko, Aleks. Gościu, idź tam sobie. Dobra. No to tak? Dziękuję. To spod nas? Wysiądź do samochodu. Pan stąd odejdzie. Cieka. Broni nie wyciąga jak nie potrzeba. Na plecy jej nie noś ma być w... nie w plecaku, tylko ma być w bagażniku. Dobra. 4, 5, 1, 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 potrącamy tym samym naszych dwóch funkcjonariuszy. No, kamerę mam, jak ten Mercedes uderza w nasze auto, a później się niszczy. Jak przy nas, panie? Nas potrącił jeszcze, to wiesz. I potrąciłem, uderzyłem w samochód. No ale, ale to tym sposobem nas pan potrącił. Co pan mi tu wmawia? Chce pan iść na resztę, czy co? Znaczy, ja nie wmawiam, ja się przyznałem, niech pan wmawia, że pan posłucha. Panie idzie teraz do więzienia. Lepiej zachowają. Na kamerze mamy czarny Subaru. Nie ma teraz tego czarnego Subaru. Nie, 9 nie będzie. No właśnie. Gdzie jest? Pan potrącił naszego komendanta. 201 dla wolnej jednostki. Pamiętacie, czy coś przed 5 minutami zgłaszałem z czarnym Subaru? 11 tysięcy, nie mniej. Nie, nie. 3, 11. 10, 3. Dobrze, to założę pan ręce na głowę. No, a nagle ten ma. Dziwna sytuacja. To Cody, zajmiecie się, my jedziemy. Dzięki. Sprawa mam. Słucham. Ile chcecie na tą Forda, tą Crown Concordię, kurwa, czy jakąś tam zbie? Do widzenia. Tam pierdoli. 308 plus 7, powrót na patrol. Kurwa, wszędzie pytnie, co się dzieje? Ja pójdę samemu. Nie, pan nie pójdzie samemu. No dobra. Proszę dobra. Uważać. Powoli, zapraszam, powoli, pan nie biegnie. Otwieram panu drzwi i pan wsiada do tyłu. Do mnie? Nie, zamknij, zamknij. Gdzie stasz auto? Nie otwieraj. Podrzuci nam jakieś leżyszcze. Jak pan to? Znaczy do aresztu. Do aresztu? Jestem na radio. Tam pójdę. Tak, bo nie chcę zapłacić 5 tysięcy. Ja zapłacę za niego. Nie, niech pan nie płaci. Ja nie będę jeszcze do aresztu. Cody chyba, nie? Was ma. Cody macie, tam macie radiowóz. Kurwa, gościu, pizza za tego szczerze, naprawdę. Ja mogę pójść. Proszę dać uśmiechać. Nie. Dalej, tak proszę się wyrażać. Zapraszam do radiowo. Do którego? Tego tam. Dobra. Jasmine.
Ale nie, jeśli ja cię kręcę. To co za czubki, jeżdżą jak szaleni. Co wy robicie? Potraficie wyjeździć? Kurwa, zabieram mu prawo jazdy. Dawaj. Na pobocze. Na pobocze. 10.80 czarny, do czarny 2015 Rondo. 9.10. O, i po sprawie. Wysiadaj, wysiadaj, wybijam szybę, wysiadaj! Wysiadaj! Na ziemię, na ziemię! Na ziemię! Kładź się! Ręce do góry, ręce do góry, policja. Ręce do góry. Ręce do góry! Ręce do góry! Ręce za głowę. Możecie podjechać na konta? Czego pan chce spuć? Dla swojego bezpieczeństwa. Moja wina. Dobra, bierzemy ich. Numer znak 201. Departament Szeryfa Sheriff Dorian, ma pan prowadzić milczenie, ma pan prawo do adwokata. Jest pan zatrzymany za ucieczkę przed policją, stwarzanie realnego zagrożenia w ruchu lądowym i przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku. O Jezus Maria. Jakie spowodowanie wypadku? Na mnie wyjebali na półkę. Podał pan wypadek, panie Watel. Gdyby pan nie uciekał przed policją, nie uderzyłby pan w auto. A co, że zapuszczamy, nie? Nie. Na przeszukanie, jak nie jest poszukiwany, to dopiero przecież. No dobra. Uciekaj. No chyba pan tak. A jak jest po przeszukaniu? Przepraszam bardzo. Jedziemy do komendy. Wychodzimy już, wychodzimy już. Brak czołgów. Pakuj go, pakuj go. Podjedź troszkę. Kod 0 wille, kod 0 wille, kod 0 wille, powtarzam. Jakiś czołek. Na każdą osobę z bronią. Siadaj. Ty, chyba też to do nas? To do nas? Nie wiem, chyba że tak daleko. Stamtąd. Wiesz. Zobacz, kiedy latamy domu. Zostawimy ich, pojedziemy. Jeśli jeszcze zatrzymali, także na teren willi. Prawo zostało przeczytane później. Wyciągnij inny radiowóz. Będę siedzieć w tym. Osoba w lesie, zamkam jest. Dobra, proszę sobie odliczać w razie czego wyrok. Będzie odszkodowanie. Od teraz, panowie. Dalej stać. Dokładną pozycję. Na moim... 201 na terenie dwóch zatrzymanych, nie wypuszczać ich z mojego radiowozu. To sobie wpisuj ze spokojem. Nie bierz tego, weź Wiktorię po prostu, nie bierz tego. Chuj, jedziemy, siadaj. Szalane. Jeden ciągle się w lesie między drzewami. Chyba dostał jeszcze. Prowadź tam się, wypuść na stół. Zamknij auto. Od pleców zaszli. Przymut.
przy naszym radiowozie? Ktoś kogoś zabiera, widzisz? Postrzel go. Postrzel go, bo coś robi. Dawaj, dawaj. Gdzie są? Może jestem zmęczony. Strzel, strzel, strzel. Zbyt Mario. Strzelaj, strzelaj. Położył się za. Dawaj, dawaj go, jedziemy. Idź, idź, zabezpieczę cię od tyłu. Dawaj, dawaj. To nie od nas, to nie od nas, to nie od nas. Żbik, żbik, podsadzisz mnie, podsadzisz mnie na balkon. Kucnij na balkonie, kucnij na balkonie. Kucaj na balkonie, kucaj na balkonie. Staw, dawaj. Auto jakieś czerwone z rękawami zaparkowało. Po lewej twojej, nie tak. Kurwa, strzelaj. Jakie jest cele, widzicie? Ten for. Policjanci, ile mamy rannych? Czterech, pięciu. Rozwijcie już zespół medyczny naszą pozycję. Siedem przychodzą na radio medyczne. To są bardzo po prostu jeździ. Szlamy. Strzelajcie, strzelajcie, Subarka. Wszystkie auta cywilne, które jeżdżą, mamy kod czarny, no nie. 54. Również czerwony Golf i Subaru. 54. Cześć, Cody. Funkcjonariusz padł? Co? Ja. Gdzieś tam musi być. Tak. Spróbujcie schować za radiowazy. Choć wiesz, są na kanionach.
Big, podejdź do mnie, podejdziemy radiowozem, daj mi klucze. Chodź, chodź, podejdziemy tam, dawaj klucze, dawaj do radiowoza. Cześć, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Dam ci klucze. Masz klucze. Chodź, chodź. Ale ktoś padł gdzieś, ale nie widzę. Nie dałeś mi kluczy. Nie, nie widzę ich przy skałach tych. Nie dałeś mi. Masz tutaj te. Nie dałeś mi. No dałem ci, masz zobacz. Nie mam. To ja nie wiem co jest. No. Może mam tylko jedne. Nie. Nie zastrzelili go więc. Zaznacz. Którego? Wsiadł właśnie do pojazdu. Jakiego? Charger fioletowy. Przebić mu opony? Tak, tak. Jest tu, zatrzymaj się. Dobra, dawaj tam wszystkich glebuj i kuj. Potrzebuję wsparcia tutaj. Wysiadać. Wysiadać wszyscy i ręce za głowę. Już zakładam, już zakładam. Lano, masz nagranko, że nas tu nie było? Zakuj, zakuj. Ja mam nagranko. To dobra, to dobra. Ucie, jeszcze się tam. Dasz nagranie. Dawaj, dawaj, Jerzy, chodź. Jerzyk, co ty, Ernesto, będziesz skuwał? No i co z tego, że przez kamzy? Ja mam pozwolenie. Też mam pozwolenie, więc ja tu tylko przypadkiem. Przeszukaj wszystkich na miejscu, zezwalam. To do zatrzymania wszyscy, ty. Żartujesz. Aha. Jeżeli jest kamza, to wszyscy do zatrzymania. Żbik, ten budynek? Jeden z naszych to detektyw, rozkuć go. 10-2. Otwierać? Tak. Idę się odlać, zaraz będę na czym. Spadł drugi na chwilkę. Trzymaj.
jestem. Co mnie zamknął? Żbik. Daj mi klucz. Dobra, sobie wszystkich będę miejsce, potem się ich porozdzielę. Mam, dostałeś, powinieneś dostać. Panie komendancie, ta osoba, która przyjechała w tym czasie... Mogę dostać tabletkę na klapkę. Albo maść jakąś. 10-4 puści. Bo no, dostałem w klatkę. Uczulenie na coś? Ma pan jakąś maść? A, coś się znajdzie. Tutaj, ale 3 razy dziennie pan musi sprawdzić. Dobra. Dziękuję bardzo. Będę smarował. Chodź, wypuścimy tych reszty, co żeś tam i tam przytrzymali. Wiktoria 006 do zamknięcia. Co pan robi? Co pan robi? W domu siedzę. W pański dom? Dosłownie. Tak? Dokładnie. Sprawdzimy sobie zaraz. Wybór znaki 201. Proszę dokumenty pańskie. Voilà. Ty, a co robi trup tutaj? To nie jest pański dom, ręce za głowę proszę założyć. Możesz Maria. Babci Bładzi odziedziczyłem, się nie pisało. Nie będzie pan tutaj sobie skut siedział na razie. O, wszedł do czyjegoś domu, podaje się tutaj, że to nie jest jego, że to jest jego dom, a jego dom jest stąd 2,5 km. Przeszukajcie go. Czyli włamanie. I, tak, włamanie. Nie włamanie, odziedziczyłem to, bo babci... Włamanie. Za włamanie go weź. No co kurwa, jedziemy. Nie. Dawaj, żeby... Włamanie, więc tak, zabierz tak. Razem z tą resztą i frajną śmieszną go. Chodź, Żbik, jedziemy. Ty, ja tak się chętnie. Zabinę tylko na komendę już. Tak. Dobra. Proszę pana. Co jest? Zabieram pana na komendę. Pojebały mi się domy, no. Sklerona. Ale rozstrzelali, jedziemy. Ja nie mam nic wspólnego. Nie, nie otwieraj. Albo otwórz w sumie. No otwórz, bo i tak będziemy wchodzić. Zmieniam radio. Zostaw otwarte. Panie komendancie? Tak. Nie wiem. A, bo pan od tej. Proszę wysiąść z pojazdu. Fajna broń, może ci wypaść zaraz. O, czemu? Odświeżdż pan sobie mózg. Wow. Dobra panowie, do widzenia, w związku z tym, że długo siedzieliście. Macie szczęście, zostaniecie wypuszczeni. Dobra, do wyjścia. Dziękuję. Proszę. Dziękujemy i przepraszam za tego o, tak pirata jest. Drogowego. No kurde, to wszystko do szczęścia, ojcem dostałem. O, dobrze, do widzenia. Znaczy, że szybko jeździsz, tak? Komendancie, tak? Chciałbym poinformować, że na stronie miasta jest opisane, że aktualnie oburzenia są zatrzymane do wypisywania. Dobra. Ustalenia wytycznych. Okej, okay, okej, okay, dzięki bardzo. Więc na razie żadne przeszukanie nie zostanie. Dobra, dobra, w porządku. Do bagażnika broń. Karol, co się stało? Co mu się stało?
nie wiem. Jezu. O, pan mechanik. Jeździ, reperuje. Jackmeister, tak, chyba tak, no. Kapol, tak, bo Kapol jest doświadczony. Jeszcze na minę. Tak, może. Jackmeister, to nie ma problemu. A wiecie, jaki to gang się strzelał? Nie wiadomo. Dobra, to my jedziemy. To ten niebieski Suburban. My go nie zatrzymywaliśmy? Nie, ale coś tam się... No coś tam się ten rzucali. Oni, tak? Mhm. O, reklama, dzięki za ludca, dzięki. Dokładnie, G2. Korzystać z kodu G2. Otóż to, oto, to. O kurwa, ale nas porzuciło. Zapnij pas. Zapiąłeś? O kurwa, no. Mać. Szybko przejechaliśmy. Ja pierdolę, ty. Powiedz mi, jak ty chcesz wyjechać stąd. Poczekaj. Idę stąd. Weź zobacz, czy ta kijanka tam jest otwarta. Ha! Mamy szczęście otwarte. Dobra, to chuj, jedziemy stąd. Ty, jedziemy na napad do Colchester. No dobra. Ja prowadzę. Okej. Okay. Jedź. Czekaj. Ban zabandażuje się. Daj mi pokierować, bo zanim ci to zrobię. Nie! No to co ta? No, więc czekaj. 202 plus 1, 10, 5, to Colchester na napad. Powiem tak, paliwo tam się kończy. Dobra. Jest. 112. I dalej rośnie. To jest, tylko się nie rozpierdol. Ale piłujesz. Bieg zmień. Nie, ja tak nie szczerze. Ale nie będą się spodziewać, co? Jedziemy w nich jak w masło. No. Nie mamy kodu Guta, także musisz robić, wiesz, za ujujki. Dobra, tam. Wiu. Weź już zwolnij. Ja tutaj muszę sobie poddać. Co musisz? Jedziecie. W razie czego? Możemy się do tego przesiąść, może też otwarty. O, tamten chyba byłby lepszy. Nie, tamten nie ma opon. Sto siedemdziesiąt. No, jakoś daje radę, widzę. Ale coś kurwa, nie możesz się drogi, co? Trzymać. To będzie, nie może się ten? Ja się nie mogę drogi żywać, to samochód jest do duszy. Mogę dech po hamulcach. Nie no kurwa. Nad jak polska policja. Nie? Dawaj, wjeżdżamy na nich. A ty, jest Mik, jak polska policja. Kurde, dawaj za syreny. Brakuje tylko sygnału. Departament Policji! Ręce do góry! Ręce do góry mówię! Ręce do góry mówię! Do mnie? Ostrzegawszy w powietrze!
strzelaj drzwi. Dostał, nie żyje. Zabarykadował od tyłu. Większość nie żyje, przeciętnie. Dostał, dostał. Co się dzieje? Co zabarykadował? Nie możesz? No nie mogłem otworzyć tam. Dostał w głowę. Mówiłem, poddaj się. Dostał, nie żyje, wiesz? Ty zabarykadowany, nie mogłem otworzyć. Dobra, chodź, idziemy. Znaczy, wezwij medyków, nie idziemy. Zatrzymam ten. Wejdź z drugiej strony, zabezpiecz. Mhm. Robisz, kurwa. Po co ci chodzi? Tamtej zabezpiecz. Co mu zabezpieczyć? Po głowie dostał. Ma otarcia głowy i okaleczoną klapkę. A, dobra. Więc nie wiem, co z tego będzie na ale. Medycy nie odbierają. Nie odbierają? A na radio ich nie ma? Na ładu ich nie ma? Nie. On się nie spodziewał, co? Że kijanką podjedziemy. Kurwa. To otwarte? Teraz możemy tym czarnym. Zamknięty. A może ten czerwony z tyłu otwarty? Panowie, jak ktoś to dalej jest na statusie pierwszym. Znaczy jest. I golfik otwarty. Dawaj, jedziemy. No poczekaj. Zamkniemy tutaj jeszcze. Tasiemkę dam. Tu, mówię ci, że tutaj nie da się otworzyć. Tam to drzewo przeszkadza. Dobry pomysł. Zabarykadowane od środka. 305 pierwszy po drugim. Dobra. Idziemy? Tak. Nie, już nieprzytomny jestem, co zrobić. Ale mam brykę. No dostał w głowę za śrutu, to wątpię, żeby przeżył, nie? No wiesz, jak będą tam wyciągali po jednej kuleczce, pojedynczo, to może coś odzyskają. Dalej nie mamy tylko to. Nie. Taką badę mają. Po radiowóz normalny. Co ty? Za jakiś zobacz, jaki przyjemny. Panie szofer gazu. Jadę, jadę. Lepszy niż taki Janka, powiem ci. A ty, ale Golf on Market normalnie, co? Dobra. Dobry. Panie medyku, jest pan? Masz parę. Panie medyku. Do pana. Panie imię się, bo był napad w Colchester i jedna osoba jest postrzelona ze śrutu w głowę. Colchester. Za chwilkę tam kogoś sprawdzi. Dobrze, my odjechaliśmy, bo tam ma całą głowę rozwaloną. Nie wiem, no prawie może jak wam się uda, to wam się uda, jak nie, no to zgodnie. Za 4 podjedziemy z 3 strony.
Ładny ten golfik w środku. Piękne kuchenówki. Z tyłu co? Trochę lipa, powiem szczerze, ale dobra. No z tyłu trochę lipa, ale z przodu zajebiście. Nie no, z przodu to pierwsza klasa. Ale w lusterku odbija się co innego. To też śmieszne. Co? W lusterku się co innego w ogóle odbija, że jakby był fotele z tyłu. Dziwna sprawa. Nie, no nie, nie żywo płotu, no to... Pejdzie. Dol, co to jest? Diego. Dzień dobry. Dobry. I jedziemy ten, czy... Z... Oj, gdzie ty jesteś? Czym jedziemy? Bo tym ten nasz popsuty. Panie Otis. Co myśmy jeździli? Może ty chcesz czymś pojeździć? Weź jakiegoś innego popsuty. Tutaj dzwoni ktoś do mnie. Panie władzo. Tak, słucham. Departament Szerefa, co chodzi? Mają 10.80? Nie można było, do widzenia. Mają 10.80? Macie 10.80? Jimmy, wymień to radio, bo ja w ogóle cię nie rozumiem na tym radiu i nawet nikt nie wiedział, że ty masz 10.80. 10.81. No, chodźcie. Choć musimy jakieś inne auto wziąć. Aplikacja ma zjebany. Ale myślę jakie. W sumie to trochę też podobne. To jest do wycofania, nie wiem czemu tu jest w ogóle. Dowóz, dowodzenie na patrol. Nie no, wóz dowodzenia to jest słaby pomysł, żeby brać. Czy? Panie Żbik, struny się popsuły. Ja grab jeden. Abdul. Słaby pomysł. Dobra. Czek. To już jest chyba lepiej. To już się... A ten może mieć? 300 to jest pierwsze. Maska w dół. Batman. Ściąg maskę pan nie. Ściąg pan maskę. Zaraz go na przeszukanie i tyle. Lewo. Batman cały czas coś gada, ale... O! Chodź, idziemy w bit. Maska w dobra, wyciągaj tego Taurusa, jedziemy. Taurusa piliśmyś? Co to za się? Ty jakieś futro. Nie, skurwane. Lobby, drzwi zamykajcie, bo można się dostać na komendę, tak. Weź zamknij lobby. Można podwózkę? Ty zobacz jaka to jest typiara, widziałeś to? Bo mnie zajebało. No. 190 plus 1 jednostka Adam prosił o przydział patrolu. Spoczko, spoczko. O Sirwelle i okolice możecie iść na Sirwelle XO'ów tam patrolować. Idziemy na coś innego może? Panowie, dowieście się w parę na komendzie i... No jakaś inny game? To nie, bo to... Tomasz, nie mam no wiesz, no. O to wcześniej? Czy nie? Na pewno. A, za sekundę. O, bo chyba będzie już spokój, co? I tak. No poczekaj. Jeszcze zobaczę. Jeszcze ja bym zapytał się, czy oni dadzą radę sobie, bo jak będą ich odbijać, to... O, au, au, au. Typa. Ty zostaw to tu, niech to leży. Myślałeś
Pubga to profesjonalnie, panowie. Profesjonalnie, oczywiście. Pubga profesjonalnie. Sorry. Ty, nie ma ich. Co, niech przywieźli? Co robiewka? Oni kurwa coś szpuncą. Ty! Żeby ich tu... Ja tam co? Widziałem normalnie, że... Co mówisz? To co robimy? No chyba dadzą radę, bo dużo ich, nie? W razie czego przecież. Przecież zobacz, ile to jest jednostków. 190 plus 1 koszulce dość do zaparkowanych kij w szybkieście. A to stracę i tyle. Dużo ludności, to chodźcie my. 201 status trzeci. 190, czy moglibyście zabezpieczyć teren u Piotrgofa? Dobra. Ice Leaks, to jest to. Ice Leaks, ty. I to zgłaszam do odebrania dwa radiowozy. 0A, 0A. A jeszcze chwilkę postreamujemy i koniec. Bo jakoś nie mam dzisiaj ochoty nawet dłużej streamować, wiecie? Taka pogoda słaba. Więc jeszcze jedna gierka, troszkę pogramy i można ten... I będzie się kończyło. Tak mi się wydaje. Właśnie, te popauty chyba crashują OBS-a, nie wiem. Chyba je na razie wyłączę. One crashują, wydaje mi się, że OBS-a i dlatego wyłącza i RIP jest. Halo, halo? Halo. A duo czy coś więcej? Nie, zagrać muszę coś. No, chyba będę miał kogoś. Becher, chcesz zagrać? Dawaj. Powiedz lepiej, że chcesz na Magica leść. Kualuk, to jest coś śmieszek. Becher, chcesz zagrać? Bo mieliśmy zagrać w końcu. Co, Beczorek? Nie masz pubga? No to było. A, Ksenowski, no. Ksenowski, to dawaj, to chodź. A to profesjonalnie, co musimy tutaj? Synowski, idziesz? Bo chcemy, bo ja już odpalam, żeby nie czekać za długo, nie? A, dobra. Tylko gramy duo, bo wszyscy to... Może ten... Gramy duo na razie, bez duo. Wiesz, EU chyba trzeba normalnie zagrać. Weź ten. No trudniej jak Becher, no trudniej jak to każdy by chciał. Muszę serwerek załatwić, to nie jest takie, wiesz, proste, że go kupuję. Jakby można było kupić, to wiesz. Muszę napisać o serwer. Daj ready, Żbik, bo jesteśmy w teamie. Du, du, du. Tarkow. Ty Tarkowik, to mi się ostatnio przejadł Tarkowik, wiecie. Dalej Macynowski. Ciekawe co to będzie z tym GTA. To startuje, czy to będzie coś dobrego. A jutro, tak? Niby startuje. No ciekawe, ciekawe. Co to będzie? Ciekawe, co to będzie.
No to dobre, to jest takie RP hard, nie? To takie hard RP. Masz już ludzi? No halo, gdzie ty byłeś? Dawaj, ready, speak. Duo, lecimy. Przy lodówce. Dawaj, ready, ready. Może serwer zombie. O, zombie też można by pograć. Tylko no mówię, muszę ten serwer chyba mieć, bo nie da się chyba teraz w tym momencie tak zagrać. Muszę przejść jeszcze jedną ustawić rzecz. Lagi dręczą. Daj ready. Jak pobrać mody? No Watch Adam, to będzie wszystko, to automat 3 będzie pobierał. Kreon, no widzisz? Tak. Mówiłeś, że 4 osoby masz, a nie masz. No bo pytałem się to, kurde, jeszcze ten nie ma ściągnięty, ten temu się nie. Dobrze, ksenoski. Fajnie to brzmi. No i widzicie, jakby było takie fajne. Irpi. Tak, podaj, też to zobaczę od razu. Podaj, ksenoski. Może agro. Agro to jest, wiecie, agro to agro. Ale to jest to? No to przecież... Wszyscy to się santosy nazywają. Wszystkie to santosy się nazywają. Trzeba testować ten serwer. Ty, jutro ma serwer RP wystartować do GTA 5, jakiś fajny polski. Tak, pójdziemy? Możemy obczaić. No, obczajmy. Polecimy. Obczajmy. Teraz. Więcej slotów ma być, wiesz? A ile? 500 slotów. 500? Tak. No to jestem ciekawy stabilności tego. Będzie głosowy i będzie pisany w czat. Powiem ci, że to jest dobre, bo wiesz, jako właściciel zawsze trudno się, nie, no tutaj wiesz, w armii nie ma innego serwera RP, żeby pójść sobie zagrać polskiego, a fajnie na GTA 5. No jak nie dużo... masz, Martin Life jest czy coś. No Martin Life. No. Nie, Martin Life nie ma, ale jest inny. Ale fajnie, bo... By można było w końcu pójść i sobie nie zagrać jakoś normalnie, bez wiesz. Jakoś normalnie. Może prawdziwe pana RP chciałby zagrać w końcu. Nie użalacie. Czy daje szczelany? Ciekawe, czy bana dostanę. No od razu. Chyba nie, no nie od razu. Na polskim serwerze? Trzeba uważać. No jak zaprezentujesz. Synowski, a jak tam z... Obywatela ten zrobić. Można już? To będzie ban od razu. Znaczy jak pak jest właśnie. Znowu lipa zagadam, żeby mnie tam. Kurde, ja nie wiem, czy to jest. No by mnie przepuścił bez problemu. Drop jest jakiś dziwny. Ale nie wiem, czy jest na pewno. Czy jak mówicie, że z patronem, to tylko patronem, nie? Masz jakąś spluwę chociaż? Ja mam mikro Uzi tylko. O. Lepszej broni nie mogło być. No. Lepszej, pogadamy. Ale na serwerze ksenowski od razu? Biegnę do tego czerwonego.
na Ksenowski na serwerze będzie quiz, czy będzie trzeba zdawać tak jak tutaj, że pytania, odpowiedzi? Strefę mam bieganą. Na pochinki. Kurde, to auto. Na forum, to przyjdzie pan, będzie trzeba. Spoko, ustawię grafik w pubu, zaraz wam pokażę. Miejsce, masz plecak jakiś? Ta, dwójka. Ale jakiś dodatkowy. Ta. Tak? Dwójki, dobra, jeden. To idę. Kurde, no to zajebiście. Jest. O, dobra, mam. Będziesz musisz iść. Aha. No, lipa z tym automatycznie, no dobra, czyli nie trzeba admina, tak? To powiedz mi, Ksenowski, to co robisz? Quiz i tyle, tak? I wchodzisz do serwera, jak cię przyjmę. Zrobisz takie RP w kubu. Silnik dobry. Bitowanie też zajebiste. Kurwa. Pomysł nie głupi, tylko jak teraz to zrobić? Takie coś. Dobra, chodź, odjedziemy. Wszystkie zlutować budynki? Tak. Kolta nie brałem nawet, bo kurwa, pierdolę. Masz jakąś broń w ogóle? Nie, kolta nie brałem, mówię. Nic nie masz. Widzę forkę, witam. Sexy koszuleczka. Zajebista, co? Dobra, dawaj do niebieskiego tutaj. A o 23 dzisiaj jest ten. Będą nam muszę na presję to zobaczyć, bierzesz, szczerze powiedziawszy. Trzeba uciekać stąd. O, auto. O, jadę. Kurwa, na mnie jedzie. O kurwa, zatrzymuję się. A nie, pojechali. Magical, a wiesz, że dzisiaj Magical wywołuje duchy? Wyobrażasz sobie? Nie oglądam go, ale kurde, jak te duchy, to nie, zobaczę, jestem. Jak będzie ludzi w chuja robił. Mnie to fascynuje, że ludzie w ogóle chcą to oglądać. Ale donate jeszcze wysyłają. O tym już nie będę mówić. O, Ksenowski, to dobre. A skąd ty wiesz takie rzeczy, Ksenowski? Ty jesteś tam jakimś adminem? Zapowiada się, to rzeczywiście fajnie. Kurde, super, bo jakby był taki serwer. Szczerze, fajna sprawa. Pana tego donate'a. Tego... Lipa z lutem to jest. Kapotkę znalazłeś? Byłeś w tym budynku obok? Święty, o jest. Dzięki za lud, za reklamy. Nic nie ma. Wiesz, to dawaj, biegniemy dalej. Nie tam, tu. Gdzie tam biegniesz poza strefę? Zgłupiałeś? Ale tam jest auto. Tak? Gdzie? No kurwa. Bo ja cię kręcę. Co ty mi mówisz? Biegnie. Dobra, to zbierz te auto, a ja sobie pobiegnę tam do następnego. Magical się urwie, będzie bogaty. Podjedziesz po mnie. Znaczy, dobra, jego sposób przyszedł. Jest dobry, bo on sobie za te pieniądze, wiecie, kupi mieszkanie. O, gościu! Zajebał mnie. Biegnie na mnie. Biegnie do ciebie. Biegnie drugi do ciebie. Ale się wyjebaliśmy. Kurwa. Ale się wyjebaliśmy. Mówiłem gdzie indziej, ale dobra. Po co mi gang? Na razie chyba nie jest potrzebny gang. Ksenowski, będziesz mi tam, wiesz, będę przypuszczał wszystko. Kolej siostry. Ksenowski, ja to bym w PD się widział, wiesz, Ksenowski. Powiedz PD mi, albo w sztuka, ja bym w takim PD się wygramy. Widział od początku, żeby to miało ręce i nogi i żeby nie było zjebanych adminów i żeby tak, wiecie, nie grać jako właściciel czy coś, tylko jako, wiecie, jak zdobywać tam te szkolenia, nie szkolenia. To jest kompletnie inaczej, jak ja sobie myślę, jakbym na Lakeside wejść jako zwykły gracz, kurde, i nie mieć niczego. To jest super sprawa, poznawać to wszystko od początku. Naprawdę, ja zazdroszczę ludziom, którzy po prostu przychodzą i grają sobie jako obywatele, bo no to jest piękna sprawa, mieć do dyspozycji taki serwer i odgrywać sobie takie RP, takie szkolenia robić, no wiecie, przychodzi sobie obywatel i on nic nie musi, on nie musi być adminem, nie musi się z nikim użerać, nie musi, wiecie, opłacać różnych serwerów, on po prostu gra, ale nie? Ja to jest dobre.
liderów. No liderem nie wiem, czy mógłbym być. Mógłbym być kurde jakimś tam zwierzątem czy coś, które... Synowski, powiedz mi, jak to jest tutaj, jak to jest ze służbami, czy ja mogę już podanie? Mogę już podanie napisać na służbę? Razem lepiej spoczynę. Będziemy 3, 2, 1. Mogę już napisać? Gra za głośno, nie, samolot jest zawsze za głośno. Samolot zawsze jest głośno. Skaczą z nami, który. Na który na bliżej czy dalej? Słucham? Na które skaczemy, bliżej czy dalej? Tam, gdzie nie będzie ludzi. No kurwa, to cała drużyna to bliżej dalej. Tutaj. Dobra, skaczemy na te bliżej. A spadają jednak tutaj. Jebańce. No bo tam następna drużyna skacze. To jest 10 osób. Kurde, to już znowu żyć. Dobra, to teraz tak. Kto będzie miał broń? Pewnie my nie. Pusto, pusto, pusto. Okej, okay. M416 mamy broń. To bij ich. Chodź do Mikała. Idę. I shotgun. Chodź, 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 tam na tyłach. Co to wyje? Tu, za tobą, obróćcie. Ja mam SKS-a i tego. Dobra, teraz na spokojnie. Dobra, wchodzą do domku na north. Dawaj, idziemy tam. Do którego? Na north, tu. Kurwa, ale mnie obił. Przed drzwiami. Kurde, obił mnie. Ten płotek mnie dobił. No kurwa, nie mogę, no. Jaki beton. Ale nas obili, a co nie mieli? Musieli mieć kamzy, wiesz? Jak jeszcze raz taka będzie, to kurwa, wyłączam to. Mówiłem, do 3 razy sztuka. Albo do 10, nie pamiętam jak to było. Nie można. No ale oni mieli kamizelki. Jak nie masz kamizelki, to dwa strzały idziesz. Nic nie można. Mało kogoś, 22 godzina, kurwa. Może teraz to spokojnie, co? Ta druga kurwa oni asfalt robią. Co? 22 oni asfalt robią. Starają się. Cię kurwa zabrali. Stary, od 22 zapierdala walec i asfalt zapierdalają. I na kurwa asfalt. No powiem ci, że kurde ciekawe. Ładne tam godziny mają w pracy. Może na dwie zmiany robią. Militarka?
Mówiłem na spokojnie, a ty najlepszy miejsce no żeby od razu paść, nie wiesz. Pamiętasz co to było? Nie no, na mieli tak. 20 drużyn i lipa strasznie. No spokojnie, za chwilę, weźmy sobie giro dużo. Zobacz, jak skończy. A to będzie z czatem głosowym, tak? Senowski. Co robimy? Gdzie lecimy? Tutaj, co? Dobra, lecimy. Będzie tak? Lepiej niż to, co zrobił PPS. On to jest dobre miejsce, to jest 4 dolarów. Kurde, ale to dobre, bo to będzie serwer na pewno drogi jakiś. I znowu no. Fajne, że ktoś się zabierał profesjonalnie. Leci tu ktoś? No kurde, leci no. Dwóch typów, ja pierdolę, no to zajebmy ich grzesz, no. Jeszcze na dachu spadłem, chuj wam w dupę. Dobra, patrz do którego budynku wpadli. Do tego. No, tego tam na przodzie. Ja pierdolę, do dwóch tutaj dużych. Mam granata, mogę granatę rzucić. Do dwóch najlepszych. Mam do rurkę. No to zajebiesz się w rurkę. Rewolwera ja nawet nie podnoszę. I chyba tylko. No rewolwer jest tak cienki. I Colt. Kurwa, może mnie nie trafią. Kościół przyszedł na drugą stronę do typa. Do którego? No, do tego swojego kolegi tam. Do którego domku? Do tego po lewo. Tego... To jest balkon w naszą stronę, tak? Tak. Dobra. Okej. Nic nie ma, schował się za budynkiem tam jeden. O, ja ich zraszuję. Wyszedł gościu? Dobra, widzę. Idę na południe. Idzie do wieży, Mogę przeskoczyć. Biorą sobie auto. Ten jeden chyba nic nie ma tam. No, ręce puste. No kurwa, nie mogę w tą zjebaną grę! Ja pierdolę no! Co to do kurwy jebanej? Kiedy byś w ogóle raszowałeś to? Pierdolone to jest. Czy kurwa gościu mi jakiś, ja nie wiem, próbował przejechać czy co? Drzwi wywali. I po sprawie. To był jeden czy dwóch? Drugiego już zabiłem. Co się nie odzywasz? Ja? No. Powiedziałem, że drugiego zabiłem już. A wiesz, że cię gościu ze skasa zabił w głowę? Nie. Ja wyszedłem. No a wyjebał ci ze skasa w głowę. Tak? Tak. Wyjebałeś się kurwa jakby sobie tam. No. Dobra, dam posta jeszcze juneczce, idź się do juneczki. Ja kończę. Jestem ready. Widzimy się jutro. Widzimy się dokładnie jutro, więc trzymajcie się, papa, do jutra. Po kiedy czorta tam raszować, tylko? Do jutra, papa. Czekaj. Dorian, dzięki na hosta. Hosta. Co to robię?
Co to w ogóle? Nasz Michalasz, co? Okej. Dziękuję, do widzenia. Dobra, Joker, ile to mam dać? A co ile? Co mówisz?